spędziłem z nim dzień w dzień na treningu. Od powiedzmy 17 do 20 czasem siedzieliśmy na Zawiszy. W sobotę jak chodziliśmy na Zawiszę, od 9 to ledwo dążaliśmy na obiad. W niedzielę tak samo było. Przez okrągłe 10 lat, do momentu kiedy został wicemistrzem świata juniorów, który odbywał się w 2008 roku na obiektach Zawiszy. Wtedy był srebrnym medalistą. Było takie były proste czasem niechęci Pawła, że powiedział, boli mnie brzuszek, no to wyciągaj książkę i uczę. Za 10 minut już go przestał brzuszek boleć. Dziadek brał za rękę i wyciągał wtedy na stadion? Nie, na siłę nie wyciągałem nigdy. Kiedy był naprawdę chory i miał jakieś takie duże niechęci, to zostawaliśmy w domu. Ale czy zima, nie zima, zimno, nie zimno, czasem poszliśmy do garażu, samochód nie wypalił. Za rączkę i 4 km na Zawiszę na pieszo. Ale jak szliśmy na pieszo i wracaliśmy, to zawsze po drodze była bułeczka, rogalik, zawsze była jakaś nagroda. No, kiedy narzekał, mówiliśmy, że będzie dobrze, że jest silny, że jest mocny, że ja go znałem bardzo dobrze, bo mieszkam z nim do dzisiaj w jednym. Mamy nieduże mieszkanko, ja śpię z nim w jednym pokoju, a rodzice śpią w drugim. Zawsze go był herlawy, jak był młody, był chudy po prostu, taki chudzielec. Mamy zdjęcia z obozów. To zawsze był najmniejszy i najbardziej chudy z tych wszystkich swoich kolegów. A wyrosło z niego wielkie chłopisko. I bardzo się cieszymy. Jest bardzo, no, nie wiem, czy mogę chwalić go aż tak, że jest bardzo inteligentny, jest mądry, jest uczynny, pomaga kolegom na treningach i ma bardzo dobry zmysł trenerski. Myślę, że chyba nikt nie zmarnuje tego jego talentu i sportowego, i potem jako nauczyciela, bo wszystko wie o skakaniu. Ja przez 10 lat widziałem jego treningi, jego zachowania i wiem, że jeżeli będzie trener, to będzie wspaniałym trenerem. Będzie na pewno, i mówią to trenerzy, i mówi to pan Michalski, mówi pan Dakiniewicz, że on powinien po nich przejąć pałeczkę i być wspaniałym trenerem na obiektach Zawiszy. Spodziewał się pan w ogóle, że on odda skok na miarę mistrzów? Tak naprawdę to liczyłem na brązowy medal. Liczyłem kolejność Lawina, Nil, Mor i Paweł. No i prawie tak by było, bo był już na 5. miejscu. Przez 3 kolejne wysokości był z Lawilenilem na 1. Po pół godziny okazało się, że jest na 5. miejscu. Ale Tyczka właśnie ma to do siebie, że jest taką losową konkurencją. To wszystko się zaczyna właściwie na rozbiegu, a kończy się tam, tak jak mówią niektórzy, w niebie. No i Paweł do tego nieba doskoczył. Mówił, że jeszcze nie wierzy w to wszystko, że no po prostu marzył o tym, ja też marzyłem, że te 10 lat, które spędziliśmy na Zawiszy, że kiedyś to wypali i wypaliło. I chciałbym, bo nigdy nie mówiłem tego, chciałbym, żeby wszyscy dziadkowie, wszystkie babcie, wszyscy ojcowie, wszystkie matki wzięły za rączkę swoich młodych ludzi w wieku, Paweł jak miał 9 lat był na 1. treningu, żeby wzięli za rączkę, zaprowadziły na stadion, na halę i wtedy będziemy mieli bardzo silnych i mocnych sportowców w naszej ojczyźnie.